Właśnie wjeżdżałyśmy na rampę wieczorem. No oczywiście przy krzykach, ujadaniu z psów i tak dalej. Kazano nam wychodzić, wyskakiwać z tych wagonów. Uformowano z nas taką grupę. Doprowadzono nas do Brzezinki. Na następny dzień zaczęło się tatuowanie numeru. W orkiestrze znalazłam się w ten sposób, że właśnie tego drugiego czy pierwszego wieczora przechodziłyśmy tak zwaną rejestrację. No i ja między innymi powiedziałam, jakie mam wykształcenie wyższe i że też mam zakończone studia gry na skrzypcach w konserwatorium. No i więźniarka, która to usłyszała, powiedziała: ach, to dobrze, to ja zapiszę twój numer, bo tutaj mamy orkiestrę i może się dostaniesz do tej orkiestry. No i rzeczywiście tak się stało. Po dwóch dniach z jakąś więźniarką poszłyśmy na blok, gdzie kapela miała próby. Okazało się, że dyrygentką była Alma Rose. Ja ją poznałam, bo parę lat wcześniej byłam na jej koncercie w sali Filharmonii. Położyła mi nuty na pulpicie, kazała zagrać. No i powiedziała, że jestem przyjęta. Ku mojemu zdumieniu bardzo dobrze prowadziła ten zespół. Ona musiała wszystkie właściwie utwory instrumentować na zespół no zupełnie nieprzeciętny, niezwykły. Zadaniem orkiestry właściwie było granie marszy w czasie wyjścia i w czasie powrotu takich komand, które pracowały na zewnątrz, poza tą pierwszą linią drutów. Po jakimś czasie władze się zorientowały, że orkiestra, zwłaszcza już za dyrygentury Almy, coraz lepiej gra i zażyczyły sobie, żeby grać repertuar jakiś rozrywkowy i żeby w niedzielę ta kapela miała takie występy rozrywkowe. Alma zinstrumentowała etiudę Edu Chopina. Rozpisała ją na naszą kapelę, także miałyśmy próby, ćwiczyłyśmy, ale nie pozwolili nam grać publicznie, to znaczy na żadnym koncercie. Było rzeczywiście strasznie wzruszające.